A my ciepło i serdecznie w naszym pielgrzymkowym studiu witamy księdza Dariusza Denisiuka i domyślam się, że pątnicy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jest, Moniko. Mamy też kolejnych pątników, którzy idą na Jasną Górę. Jesteśmy w Grabowie nad Wisłą. Dzisiaj te grupy mniej więcej nocują w miejscowości Wielgie. To są noclegi też w różnych okolicach, w różnych miejscach, na różnych polach namiotowych. Około 30 km mają do przejścia. Jesteśmy dzisiaj teraz na drugim wejściu pielgrzymkowym. Towarzyszy pielgrzymom od samego rana przepiękna pogoda, przepiękne słońce. Mamy nadzieję, że też takie słońce jest wśród słuchaczy naszego katolickiego radia Podlasie. Ale ja przechodzę do naszych gości studia pielgrzymkowego. Powiedzcie swoje imiona i z jakiej grupy jesteście. Agata, grupa 16. Kamila, grupa 16. Marta, też grupa 16. Który raz idziecie na pielgrzymkę? Drugi. Drugi? Też drugi. Też drugi. I tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, pierwsze pielgrzymowanie było w jakiej grupie? Ja szłam w ogóle z innej diecezji, z Drohiczyna. Mhm. Ja szłam z Tarczewem. Też szłam z Drohiczyna w katedralnej. Mhm. A teraz idziecie? Z Tarczewem. I to jest numer? 16. 16. Parczew, grupa numer 16, to jest dekanat parczewski i dekanat jeszcze Wisznicki. I Wisznicki. Dobrze, bardzo się cieszę, że przyszliście tutaj do naszego studia. Pierwsze pytanie to tak, pytamy się o kondycję fizyczną pielgrzymów. Jak wasze nogi, bąble, nie wiem, jakieś odciski są? Mi dokucza napięcie bąbel, miałam przebity wczoraj, a tak poza tym to dobrze jest. Ja nie mam żadnych pryszczy w bąbli, tylko trochę bolą mnie mięśnie. Asfaltówki nie ma? Jest, pojawiła się właśnie wczoraj. Mi nic nie dokucza. No to dobrze. Czyli widzimy od strony fizycznej bardzo dobrze. Przechodzimy na stronę duchową. Dzisiaj mamy święto Przemienienia Pańskiego. Tam, gdzie ja byłem na Eucharystii, ksiądz zwrócił uwagę w homilii na takie słowa, że tak naprawdę to nie chodzi o przemianę Pana Jezusa, chociaż mówi to święto mówi o przemienieniu pańskim, ale chodzi o naszą przemianę. Czy wy pielgrzymując możecie powiedzieć, że zmieniacie się, że się przemieniacie, czy że pielgrzymka was przemienia? Możecie sobie powiedzieć, może jakieś ja na przykład uważam, że przemienię na lepsze. Ten zauważam na przykład zauważam ich cierpienie, czy na przykład bardziej się zwraca uwagę podać wodę, cokolwiek takie rzeczy. Pomoc po prostu, niesienie dla bliźnich. To homilie, takie różne konferencje bardzo pomagają w tym zauważeniu. Bardzo odczuwam działanie Ducha Świętego we mnie i właśnie czuję tę zmianę w sobie, na lepszym wypadku pielgrzymku. Byłam taka, że no pielgrzymka to tak nie bardzo i w ogóle. A teraz po tych właśnie 5 dni ciągłego tego chodzenia, cierpienia i bólu zauważam sobie zmianę. Ja też się czuję odmieniona. Wcześniej byłam negatywnie nastawiona do pielgrzymki, ale właśnie dopiero jak się to poczuję, jest właśnie dzisiaj to święto i czuję, że pielgrzymka zmienia mnie na lepsze. A co w pielgrzymce wam się najbardziej podoba? Jest jakiś dzień, jakieś wydarzenie pielgrzymkowe, na które czekacie? Mi się osobiście bardzo podobają apele wieczorne, kiedy się wszyscy gromadzimy, śpiewamy wspólnie apel, a potem tak się łapiemy za ręce, tak się kołyszemy wspólnie i śpiewamy jeszcze pieśni do Maryi, to jest bardzo piękne. Mi podoba się każdy dzień i właśnie tak jak powiedziała moja poprzedniczka, najlepsze takie momenty, kiedy wszyscy razem się gromadzimy i razem śpiewamy, modlimy się, to jest najlepsze. Czyli takie doświadczenie tej wspólnoty, bliskości. Tak. Mi też się właśnie podobają takie momenty, kiedy się łączymy tak razem. Szczególnie mi się podobały otrzęsiny, bo w tej grupie jestem po raz pierwszy, no i się odczuwa taką przynależność do grupy. I też bardzo czekam oczywiście na dojście do Częstochowy, też mi się bardzo podoba. A tutaj wspomniałaś o otrzęsinach. Czy to coś jakieś było wydarzenie? To było takie otrzęsienie chrzest. Chrzest dla nowych pielgrzymów. No. Różne zadania do wypełnienia. Na przykład na końcu nas obleli wodą i takim kolorowym pruszkiem posypali. Były też różne gry i zabawy, fajnie tak. Wieczorem, no, bo przyszliśmy wcześniej, tak po 15, więc mieliśmy dużo czasu i ksiądz przewodnik urządził taką zabawę. Czyli słyszymy, że nie tylko pielgrzymka, modlitwa, konferencje, Eucharystia, ale też zabawy temu towarzyszą. Dobrze, bardzo się z tego cieszymy.
I na koniec jeszcze macie czas na pozdrowienia. Pomyślcie, kogo byście chciały pozdrowić. Oprócz grupy 16. Ja bym chciała pozdrowić mamę, tatę, babcię, mojego brata i także ciocię, która idzie z inną pielgrzymką, także pozdrawiam. Pozdrawiam babcię Halinkę, tatę Franka, mamę Iwonkę, brata Kacpra, babcię Zosię i cały jabłoń, wszystkich moich przyjaciół, znajomych, też grupę 16 i grupę katedralną z Drohiczyna. Tak, dziękujemy Wam bardzo. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi studia pielgrzymkowego byli pielgrzymi z grupy 16. Jest to dekanat Parczewski i Wisznicki. Pozdrawiamy Państwa, też wszystkich pozdrawiamy pielgrzymów duchowych. Zawsze pamiętamy, też pielgrzymi wspominają w czasie także Eucharystii, dzisiaj na porannej Mszy Świętej. Również było specjalnie też wezwanie w modlitwie wiernych, także niech będzie też wzajemny taki pomost, wzajemna modlitwa za siebie nawzajem. I jeszcze odsyłam, oczywiście przypominam, Podlasie 24, zakładka pielgrzymka, tam Państwo znajdą wszystkie bieżące zdjęcia, także nagrania wideo z naszych relacji. Już też jest opublikowane wideo z wczorajszego apelu, z porannego wejścia. Zapraszamy, zachęcamy, żeby to śledzić, polubić. Także to jest na Facebooku naszym radiowym. Proszę też śledzić to wszystko na bieżąco. Dziękujemy bardzo. Ksiądz Dariusz Denisiuk, Artur Dernowski i Ania Kupińska. Szczęść Boże, do usłyszenia, do kolejnego wejścia o 15:20. I tę relację, oczywiście pielgrzymi duchowi, modlitwy się do wdzięczenia również. 15:20 Państwo słyszeli kolejne spotkanie z księdzem Dariuszem Dariuszem. A jeszcze zapraszam dzisiaj na godzinę. Bardzo dobrze. Nie zdarzam się.